Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Leopard i Abrams wyglądają tak, jak wyglądają? No wiem, dziwne pytanie, nie? Czołg ma lufę, wieżę, gąsienicę, jeździ, strzela. Ale dlaczego te czołgi w zasadzie wyglądają w taki, a nie inny sposób? Dlaczego Abrams ma turbinę gazową? Dlaczego Leopard ma pionowe ściany wieży? Dlaczego te pojazdy zostały zaprojektowane w taki, a nie inny sposób? I o tej właśnie historii, wynikającej trochę z mroków zimnej wojny, będzie ten odcinek Militarnego Zero. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Truizmem jest stwierdzenie, że każdy kraj, który projektuje i tworzy czołgi, tworzy je pod zapotrzebowanie własnych sił zbrojnych i jakąś ocenę sytuacji, która wynika z lat powstawania konstrukcji, z doświadczeń z poprzednich konstrukcji, no i potencjalnych prognozowanych zagrożeń. Jeżeli chodzi o przemysł pancerny, przemysł zbrojeniowy, bez wątpienia na Zachodzie mieliśmy wielką czwórkę. Mieliśmy Francuzów, mieliśmy Brytyjczyków, mieliśmy Niemców i mieliśmy Amerykanów. Mówię mieliśmy, ponieważ Brytyjczycy wypadli z tego równania, nie są już w stanie produkować sami czołgów, zamknęli zakłady, które produkowały Challengery, Challengery 1, Challengery 2. Jeżeli chodzi o Francuzów, oni prawie sobie zlikwidowali przemysł pancerny, próbują go właśnie odtworzyć w kooperacji z Niemcami. Natomiast dwoma najsilniejszymi graczami w NATO obecnym są bez wątpienia Niemcy i Amerykanie. Niemcy, kraj, który stworzył Leoparda 1, potem Leoparda 2 i Amerykanie, którzy stworzyli już na poły troszeczkę mityczne Abramsy. Te dwie konstrukcje de facto dominują obecnie w krajach natowskich. Mówię o Abramsie i o przede wszystkim Leopardzie. Natomiast powstanie tych czołgów jest to historia troszeczkę wynikająca z mroków zimnej wojny. Może zacznę w tym wypadku od Niemców. Mianowicie Niemcy zaraz po II wojnie światowej eksploatowali czołgi amerykańskie. Eksploatowali czołgi M-47, M-48 i Niemcy nie do końca byli zadowoleni z tych czołgów, które eksploatowali w latach 50-tych, 60-tych. Uważali, że one są paliwożerne, uważali, że ich załoga ma troszeczkę utrudnioną obsługę, uważali, że te pojazdy mogłyby być dużo, dużo lepsze, natomiast pamiętajcie o tym, że odrodzona Bundeswehra miała szereg ograniczeń i Niemcom na przykład na początku nie wolno było konstruować czołgów, ubotów i wielu innych rzeczy. No, był to bezpośredni efekt tego, że Niemcy wymordowali pół Europy w trakcie II wojny światowej. Ze strachu przed Związkiem Radzieckim te ograniczenia odpadały, no i w końcu Niemcom pozwolono powrócić do produkowania podstawowych typów uzbrojenia. Odbywało się to etapami stopniowo, no ale Niemcy w końcu mogli zaprojektować czołg, taki, który uznali, że będzie dla nich najlepszy. No i tak powstał niemiecki Leopard 1. Niemieckie czołgi pierwszej generacji powojennej, czyli Leopardy 1, były dzieckiem kompleksów niemieckich z czasów II wojny światowej. U nas pokutuje w Polsce taki mit, że Pantery i Tygrysy to były najlepsze czołgi II wojny światowej, że te czołgi dominowały na polu walki, niszczyły dziesiątkami T-34 sowieckie, czy tam Shermany amerykańskie. Najlepsze czołgi II wojny światowej. Bardzo mocno to weszło do popkultury. Koszulki z Tygrysem, koszulki z Panterą, szereg publikacji o eufemistycznej rzecz biorąc różnej jakości, które w zachwytach rozpływają się nad Panterami, Tygrysami, stała taka troszeczkę mityczna broń. Natomiast prawda jest taka, że te czołgi, a zwłaszcza Pantera, były kompletną kaszaną. To były pojazdy bardzo nieudane, które w sumie bardziej, na szczęście, zaszkodziły Niemcom niż pomogły w trakcie II wojny światowej. Pantera de facto rozłożyła Panzerwaffe od 1943 i to był jeden z nie najlepszych, ale jeden z najgorszych czołgów II wojny światowej. Na szczęście dla nas, tak? Natomiast Niemcy mieli to wszystko przeliczone, mieli to przebadane i w momencie, w którym mogli rozpocząć pracę nad Leopardem 1, no to ci bezpośredni użytkownicy tych czołgów, inżynierowie i tak dalej, dalej sobie żyli i całkiem nieźle funkcjonowali w RFN-ie, czyli w Republice Federalnej Niemiec, czyli Niemcy Zachodnie. Pamiętajcie, że po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na dwa kraje, NRD-ówek, tak, i RFN. No i w RFN-ie ci inżynierowie gremialnie się przechowali, żyli sobie jak pączek w maśle, drapali się po głowach i doszli do wniosku, że może i Pantera była czołgiem wizjonerskim, gdzie parę rzeczy się zepsuli sobie sami, natomiast Niemcy stwierdzili, że w zasadzie trzeba wybrać, co w tym czołgu jest najważniejsze. Czy to będzie armata, czy to będzie pancerz, czy to będzie mobilność. Pamiętajcie, że to jest zawsze taki żelazny trójkąt, tak? Czyli siła ognia, opancerzenie, mobilność i dobry czołg to jest czołg, który ma zbalansowane te parametry. No i do jakiego pomysłu doszli Niemcy? No Niemcy doszli do wniosku, że pole walki się zmienia, że wchodzą przeciwpancerne pociski kierowane, głowice kumulacyjne, że mają jakieś swoje doświadczenia z II wojny światowej, no i doszli do wniosku, że nie ma sensu tego pojazdu opancerzać
w zasadzie przed niczym więcej niż odłamki artylerii i broń strzelecka. Dlaczego? No Niemcy uznali, że powstają przeciwpancerne pociski kierowane broń kumulacyjna. Wtedy nie istniał pancerz, który był w stanie skutecznie ochronić przed tego typu środkiem rażenia. No i Niemcy stwierdzili, że w sumie nie ma sensu ładować kolejnych ton opancerzenia w ten czołg. Przez to on jest cięższy, musi mieć większy silnik, inne zawieszenie i tak dalej. Tylko trzeba zrobić czołg, który w minimalnym stopniu chroni przed ogniem artylerii, bronią małokalibrową, no ale za to będzie mobilny. Będzie dość szybki na polu walki i będzie miał przede wszystkim niezawodny układ napędowy. Niemcy, których Pantera wpędziła w straszne kompleksy, stwierdzili, że tym razem stworzą czołg, który będzie łatwy w naprawie, łatwy w obsłudze i który będzie miał bardzo niezawodny układ napędowy i układ przeniesienia, czyli skrzynię biegów. No i taki czołg, czyli Leopard 1, powstał. Niemcy też uznali, że ich bardzo bogate doświadczenie z II wojny światowej pokazuje, że nawet świetnie opancerzony czołg może być zniszczony i to już jest kwestia nie tyle samej konstrukcji, co taktyki, czyli czołg musi mieć dobrą armatę, dobrą amunicję, całkiem sensowny system celowników, bo wtedy jeszcze o systemie kierowania ogniem jako takim nie za bardzo mogliśmy mówić. No ale ten czołg, powiedzmy, że ma mieć dobrą siłę ognia, bardzo dobrą mobilność, świetną podatność eksploatacyjną, no i nową, czyli musi być zabezpieczony przed bronią masowego rażenia, czyli atomowa, biologiczna, chemiczna, czyli czołg musi mieć jakiś system filtrowentylacji, który będzie utrzymywał nadciśnienie w pojeździe i który będzie powodował, że załoga będzie dobrze chroniona przed skutkami użycia broni atomowej. No i taki czołg, czyli Leopard 1, powstał. Od 1965 do 1976 roku wyprodukowano prawie 2,5 tysiąca czołgów Leopard 1. Ten czołg był szeroko eksploatowany. No i Niemcy uznali, że ten czołg jest generalnie sukcesem. Że ten czołg spełnia te założenia, które sobie wymyślili. Tak, czyli nie był za drogi, był bardzo mobilny, był bardzo łatwy w obsłudze i w eksploatacji, miał dobrą siłę ognia. Gdzie był szkopuł? No, szkopuł był taki, że bardzo szybko, a mianowicie już w okolicy wojny Yom Kippur, tylko, czyli 1973 roku, Niemcy stwierdzili, że trochę przegięli i stworzyli czołg, który jest osobą pancerzoną jak na czołg, czyli z papierowym pancerzem. No i faktycznie, jeżeli przeczytacie sobie wszystkie sowieckie instrukcje użycia ichniej broni pancernej, czy w ogóle podręczniki, to wszystkie miały dokładnie ten sam dopisek. Nie? Jeżeli w celowniku załoga rozpoznała, że gdzieś tam ten czołg to jest Leopard 1 RFN-owski, to zalecano trafienie go czymkolwiek w środek wieży albo kadłuba, bo to i tak przebije. I to jest dopisek w dowolnej instrukcji sowieckiej zwalczania natowskiego sprzętu pancerzonego. Widzisz Leoparda 1, strzelaj tym, co masz w armacie, bo i tak zniszczysz ten czołg niemiecki, jak tylko trafisz. Oczywiście najpierw trzeba trafić, tak? Ale no, to pokazuje pewną skalę problemu. I to samo dotyczyło przeciwpancernych pocisków kierowanych, no i ręcznych granatników przeciwpancernych, w które była wyposażona piechota. Generalnie Niemcy stworzyli czołg świetny, ale fatalnie opancerzony. Co było wbrew pozorom nie jakimś ciężkim błędem, tylko no to był pewien racjonalny wybór wynikający z tego, że wydawało się, że pocisk będzie miał bezwzględną przewagę nad pancerzem. Natomiast Niemcy bardzo szybko stwierdzili, że muszą opracować następcę Leoparda 1 i zaczęli pracę nad Leopardem 2. No i tutaj stwierdzili, że w zasadzie Leopard 1 to im się na tyle udał, że będą starali się zrobić czołg, który będzie jeszcze łatwiejszy w obsłudze, będzie miał jeszcze lepszy silnik i będzie miał przede wszystkim najlepszy na świecie system kierowania ogniem, już taki z prawdziwego zdarzenia, że ten czołg będzie w stanie walczyć w nocy, dobrze strzelać do celów, które się poruszają na polu walki i trochę poprawią jego opancerzenie. No i takie też były początki programów Leoparda 2. W międzyczasie był jeszcze taki program MBT-70, takiego bardzo wizjonerskiego czołgu niemiecko-amerykańskiego, z którego finalnie nic nie wyszło. Tam cała załoga praktycznie miała siedzieć w wieży, która się obracała. To był z kolei pojazd, który był tak troszeczkę kosmicznie zaprojektowany i okazało się, że technologia nie pozwala na zaprojektowanie tego tak, jak sobie wymyślili inżynierowie w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Natomiast Niemcy bardzo szybko wrócili do projektu własnego Leoparda 2. No i te wczesne Leopardy 2 to w zasadzie był taki Leopard 1, tylko na sterydach. Lepiej opancerzony, dużo lepsza siła ognia, trochę cięższy, trochę większy czołg. Natomiast znowuż tutaj weszła ta wojna Yom Kippur 73 roku, o której wam wspominałem, o której wam dużo mówiłem na odcinku o Merkawie, czyli trzeba było no, coś pilnie zrobić z opancerzeniem. No i tutaj cali na biało wchodzą Brytyjczycy. Historia brytyjskich wynalazków, jeżeli chodzi o broń pancerną po II wojnie światowej, jest troszkę skomplikowana. Powstały świetne armaty gwintowane, w tym 120 mm, które finalnie okazały się być gorsze niż armaty niemieckie. System kierowania ogniem, który był całkiem dobry w brytyjskich czołgach, ale był skomplikowany i był koszmarem dla załogi. Silnik, które też były specyficzne, natomiast Brytyjczycy opracowali jedną perełkę, która stała się w zasadzie jednym z najważniejszych wynalazków w historii powojennego rozwoju broni pancernej. Mowa o pancerzach specjalnych, pancerzach Burlington z Instytutu Coban, czyli pancerze specjalne. Jest to rodzaj osłony, która, mówiąc trochę sucho definicyjnie, zapewnia taki sam poziom osłony przeciwko amunicji
przeciwpancernej podkalibrowej jak jednolity blok stalowy o tej samej masie, natomiast zapewnia dwu- albo trzykrotnie wyższy poziom ochrony niż jednolity blok stalowy o tej samej masie. Brzmi zagmatwanie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli macie jakąś płytę pancerza, płytę pancerną, nawet jak sobie ją pochylicie, to ona zapewnia mniej więcej bardzo podobny współczynnik odporności przeciwko amunicji przeciwpancernej, która przebija siłą kinetyczną, czyli jakiś kawałek metalu wali w tą płytę i próbuje ją przebić, a amunicją kumulacyjną, która nie tyle przepala, co wypłukuje ten pancerz, ponieważ głowica kumulacyjna, pamiętajcie, ona nie przepala pancerza, tam zachodzi proces tak zwanej erozji hydrodynamicznej i ten strumień kumulacyjny, który tam leci też 6 km na sekundę, on w zasadzie nie przepala tego pancerza, tylko on robi takie same zjawisko, jak na przykład wąż ogrodowy, który sobie skierujecie w piasek. Nie? Ten wąż ogrodowy z mocnym strumieniem, on wam ten piasek wypłukuje albo ziemię wypłukuje w taki specyficzny sposób. Mniej więcej bardzo, bardzo upraszczając, w podobny sposób strumień kumulacyjny pokonuje pancerz. No i te głowice kumulacyjne były umieszczane w przeciwpancernych pociskach kierowanych, ręcznych granatnikach przeciwpancernych, pociskach armatnych i tak dalej. No i wydawało się, że jest to rodzaj broni, który być może zakończy istnienie czołgu na polu walki. Natomiast Brytyjczycy szukali różnych osłon specjalnych, kombinowali ze zbiornikami paliwa i trochę przypadkiem, a trochę nie, mniej więcej w połowie lat 60. opracowali rodzaj osłony, który nie działał jak tylko bierny pancerz, czyli taki, który przyjmuje siłę uderzenia i próbuje ją jakoś rozproszyć, tylko pancerz półaktywny, pancerz, który oddziaływuje na to coś, co próbuje go pokonać w sposób dość aktywny. No i Brytyjczycy kombinowali z szeregiem takich osłon i w końcu stworzyli rodzaj pancerza, który przypomina stos, taką żaluzję jakby umieszczonych kanapek, jedna pod drugą i każda taka kanapka ma trzywarstwową budowę. Warstwa płyty stalowej, warstwa jakiejś gumy albo elastomeru pomiędzy i spodnia cienka płytka stalowa. No i działa to w ten sposób, że jak ktoś próbuje to pokonać, to ta warstwa gumy jest na początku ściskana, potem rozpręża się i odrywa te dwie płytki stalowe po obu dwóch stronach tej gumy albo elastomeru pomiędzy i te płytki stalowe przesuwając się uszkadzają to coś, co próbuje je pokonać. I takich warstw jest kilkanaście, nawet na drodze strumienia kumulacyjnego na przykład. No i to był genialny wynalazek, ponieważ owszem, taki pancerz jest duży. Tak, on jest bardzo obszerny, bo mówimy o pół metra albo o metrze nawet takiej osłony. Natomiast on pozwalał faktycznie zatrzymywać strumienie kumulacyjne z głowic przeciwpancernych pocisków kierowanych, granatników przeciwpancernych i tak dalej. No i po pewnych zmianach i udoskonaleniach też bardzo skutecznie chronił przeciwko przeciwpancernym pociskom podkalibrowym po prostu. No i ten brytyjski wynalazek bardzo szybko okazał być się czymś, czym Brytyjczycy zaczęli nęcić i Amerykanów, i Niemców w ramach kooperacji nad wspólnym czołgiem. Amerykanie to jest osobna kwestia, natomiast jeżeli chodzi o Niemców, no to Niemcy stwierdzili, że w sumie oni pracują nad tym Leopardem 2, no Brytyjczycy muszą sobie znaleźć następcę czołgów Chieftain, a gdyby tak połączyć siły i opracować wspólny czołg brytyjsko-niemiecki, który będzie miał najlepsze podzespoły z Niemiec i najlepsze podzespoły Wielkiej Brytanii. No i tutaj stwierdzono, że zrobią to troszeczkę inaczej, czyli najpierw powstanie taki czołg z jednej strony brytyjski, z drugiej niemiecki. Niemiecki będzie miał zaimplementowany ten brytyjski pancerz specjalny, czołgi brytyjskie będą miały pewne rozwiązania niemieckie, no a potem w latach 80. powstanie już wspólny brytyjsko-niemiecki czołg nowej generacji, który będzie docelową konstrukcją dla obu krajów. Jak się potoczyła historia? No historia potoczyła się tak, że Niemcy bardzo brzydko wyrolowali Brytyjczyków, ponieważ Niemcy stwierdzili, że w zasadzie jedyne z wartościowego tego, co mają do zaproponowania Brytyjczycy, to są te pancerze specjalne, więc sobie je adaptowali, a potem podziękowali Brytyjczykom za współpracę i zostawili ich na lodzie. I taka jest geneza niemieckich pancerzy specjalnych, chociaż Niemcy oczywiście mówią, że oni mieli własne prace, tak, że oni doszli do tego samego, że oni już mieli pancerze reaktywne w latach 70. wczesnych, że je testowali. No tak, to prawda, tylko de facto to poszło naprzód dzięki temu, co dostali od Brytyjczyków. I Niemcy zmodernizowali tego swojego Leoparda 2, prototypy Leoparda 2, tak zwany prototyp PT-14, który był takim inżynieryjnym cacuszkiem połowy lat 70. To był czołg, słuchajcie, który no, już miał ten pancerz specjalny, dodany trochę prowizorycznie, no ale brytyjskie osłony specjalne na nim były. To był czołg, który miał, słuchajcie, automat ładowania w niszy wieży na 14 pocisków, czyli nie było w nim ładowniczego, tylko robił wszystko automat ładowania. To był czołg, który miał elektryczne, a nie elektrohydrauliczne napędy wieży, czyli nie było w nim łatwopalnych czynników w środku, tylko silniki elektryczne poruszały wieżą i armatą. To był czołg, słuchajcie, który miał przyrząd panoramiczny stabilizowany dowódcy, który miał tor nocny. Był osobny przyrząd oczywiście celowniczego, który też miał tor nocny swój. Bardzo zaawansowany, wręcz wyrafinowany system kierowania ogniem, odpowiednie system automatycznych gaśnic i tak dalej. No powstał taki bardzo drogi, bardzo zaawansowany czołg. No i tutaj dochodzimy do kolejnej części tej historii, jak powstawał Leopard 2, a mianowicie do słynnych testów w Stanach Zjednoczonych. W 1974 roku doszło do porozumienia między Brytyjczykami, Amerykanami i Niemcami w temacie standaryzacji
pewnych rodzajów uzbrojenia albo podzespołów w krajach NATO. To nie chodziło o to, że miała być jedna wiodąca konstrukcja, tylko chodziło o próbę polepszenia standaryzacji i uznawano, że jeżeli w jakimś kraju dobrze zaprojektowano jakieś podzespoły, to inne kraje może by kupiły taniej licencje po prostu i produkowały u siebie, jeżeli coś działa. I na bazie między innymi tych umów trafiły Leopardy 2 w wczesnych wersjach na testy Stanów Zjednoczonych, ponieważ wtedy Amerykanie poszukiwali czołgów dla siebie, następców Pattonów, czyli powstawały prototypy XM1 dwóch firm amerykańskich. Amerykanie szukali przyszłego Abramsa, jeżeli można tak powiedzieć, i dopuścili do testów Niemców ze swoim prototypem Leoparda 2. Dla Amerykanów przy poszukiwaniu Abramsa najważniejszy był, o czym wam zaraz opowiem, budżet. Amerykanie uznawali, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby księgowi w kongresie skasowali kolejny program pancerny, bo czołgi Patton już są mocno przestarzałe w stosunku do tego, co mają Sowieci. I Amerykanie stwierdzili, że to, co dla nich jest najważniejsze, to trzymanie w ryzach, że tak powiem, kosztów nowego czołgu. W związku z powyższym dopuścili Niemców do testów porównawczych ze swoimi prototypami, no ale warunkiem było to, żeby utrzymać pewien założony limit budżetu. No i żeby Niemcy zmieścili się w tym limicie budżetu, to musieli swojego Leoparda 2 wykastrować ze wszystkich zaawansowanych rozwiązań technicznych, czyli z lepszej stabilizacji armaty, z celownika termowizyjnego i przyrządu periskopowego dowódcy, z automatu ładowania w niszy wieży, z wielu, wielu innych różnych zaawansowanych rzeczy. Za to Niemcy musieli zmodyfikować tego Leoparda 2, żeby spełniał wymagania amerykańskie, czyli musiał mieć izolację całkowitą amunicji w niszy wieży, odpowiednio izolowany amunicję w kadłubie. No, dla Amerykanów drugim najważniejszym wymogiem poza pilnowaniem finansów było to, żeby czołg był zabezpieczony przed eksplozją własnej amunicji i żeby w bardzo dobrym stopniu chronił swoją załogę. Więc Niemcy z tego prawie gotowego Leoparda musieli wywalić wszystkie fajne, drogie, zaawansowane rozwiązania i potem musieli jeszcze ten czołg głęboko zmodyfikować, żeby spełnił wymagania amerykańskie co do osłony i opancerzenia. I teraz wokół tych testów i Leoparda 2 AV, czyli Astute Version, prototypów Abramsa narosło wiele mitów. No bo Niemcy uważali, że oni te testy wygrali, że Leopard w większości testowanych grup parametrów okazał się być lepszy od prototypów Abramsa, co jest prawdą. Natomiast Amerykanie mówią, że no tak, ale czołg niemiecki był dalej droższy, po czym się okazało, że dopracowane amerykańskie czołgi wcale nie były gorsze od Leopardów. Finalnie Amerykanie oczywiście wybrali swoją rodzimą konstrukcję i podziękowali Niemcom, przy czym jeszcze zauważyli, że Niemcy oszukiwali w kwestii masy pojazdu i w kwestii pancerza, co jest prawdą, ponieważ finalnie okazało się, że niemieckie prototypy Leoparda ważyły dobre 7 ton więcej niż obiecywali to Niemcy Amerykanom. No ale finalnie wniosek z tych testów dla Niemców był taki, że Leopard 2, nawet wykastrowany ze wszystkich fajnych, drogich, super nowoczesnych rozwiązań ówcześnie technologicznych, i tak by jest lepszy od Abramsa. Przynajmniej w optyce Niemców. Więc Niemcy w 1977-78 roku, jak już wiedzieli, że Leopard nie zostanie wybrany przez Amerykanów, podrapali się po głowie i stwierdzili, w sumie to skoro ten czołg i tak okazał się być najlepszy na świecie, jak z niego usunęliśmy wszystkie drogie rzeczy, to po co je przywracać ponownie, skoro ten czołg będzie tańszy dla Bundeswehry. I tak w dużym skrócie powstał Leopard 2. Czołg, który ma świetny silnik, świetną skrzynię, czyli przeniesienie napędu, który jest bardzo przyjazny dla załogi, który jest niesamowicie mobilny w terenie, którego się bardzo łatwo i w przyjazny sposób obsługuje i jednocześnie posiada potężną siłę ognia. Świetna armata gładkolufowa 120 mm, bardzo dobry system kierowania ogniem, który był w latach 80. udoskonalany, bo te pierwsze wersje na przykład nie miały kamery termowizyjnej, tam było wiele też zubożeń. Natomiast ten czołg bardzo dobrze chroni załogę, o czym wam już kiedyś wspominałem, czyli amunicja w niszy wieży odseparowana od przedziału załogi, pompa hydrauliki też odseparowana od przedziału załogi w wieży. Amunicja racjonalnie umieszczona w jednym miejscu w kadłubie. Powstał bardzo, bardzo dobry czołg, który po prostu w 79 roku został przyjęty przez Bundeswehrę i był pierwszym zachodnim czołgiem trzeciej generacji, ale czołgiem, który powstał jako takie dziedzictwo prawie 20 lat rozwoju w RFN-ie, a który finalnie został bardzo mocno wywrócony do góry nogami co do swojego kształtu przez testy porównawcze w Stanach Zjednoczonych. No jak już jesteśmy w temacie Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście trzeba wspomnieć skąd i dlaczego Abrams wygląda tak, jak wygląda. Amerykanie w momencie, jak zaczęli pracę nad następcą Pattonów, czyli nad przyszłym Abramsem, nie mieli takiej armii, jaką znacie obecnie. To nie była ta najlepsza na świecie maszyna do realizacji amerykańskich interesów, to nie były najlepsze siły zbrojne na świecie, tylko to była armia, która była trapiona potwornymi problemami w trakcie Wietnamu, to była armia, o której się mówiło, że jest armią półgłówków, to była armia, gdzie podoficerowie dostawali bony żywnościowe, żeby związać koniec z końcem. To była armia, która nie była tym, z czego jest znana obecnie. Generalnie amerykańskie siły zbrojne, jeżeli chodzi o wojska lądowe,
prezentowały poziom nie najwyższy, mówiąc eufemistycznie. Natomiast no, był program, stworzono dowództwo do spraw transformacji. Amerykanie na skutek doświadczeń z Wietnamu stwierdzili, że tak, to oni nie są w stanie walczyć z Sowietami i oni muszą całkowicie wywrócić sobie siły zbrojne do góry nogami. Co zrobili? Ta reforma amerykańskich sił zbrojnych to jest osobny i pasjonujący temat, ponieważ ona trwała prawie 2 dekady, ale zakończyła się nie bez pewnych problemów, wielkim sukcesem. Natomiast w ramach tych reform amerykańskich no, to miała powstać tak zwana Wielka Piątka, czyli nowy czołg, czyli Abrams, nowy bojowy wóz piechoty, czyli Bradley, nowy zestaw obrony przeciwlotniczej, czyli Patriot, nowy śmigłowiec, czyli UH-60M, no i oczywiście potem jeszcze nowy śmigłowiec szturmowy, czyli słynny Apache. To była ta Wielka Piątka. No i z tej Wielkiej Piątki najwcześniej zaczęły się prace nad Abramsem i tutaj problemem pierwszym było fiasko prac nad MBT-70, o którym wam wspominałem, a problemem drugim był Kongres i Księgowi, a mianowicie jedyny limit budżetowy, w ramach którego mogli się Amerykanie zmieścić, to było około $500,000 za czołg w ramach wartości dolara tak mniej więcej z 1973 roku. Więc pierwszym problemem dla Amerykanów było trzymanie się budżetu, a drugim problemem była kwestia załóg. A mianowicie kwestia tego, że Amerykanie stwierdzili po Wietnamie, że oni przychodzą na armię zawodową, na armię, która ma potencjał mobilizacyjny, która ma potencjał do szkolenia, ale Amerykanie stwierdzili, że ci żołnierze to muszą być świetnie wyszkoleni specjaliści, którzy muszą być w stanie zawodowo obsługiwać ten sprzęt, a nie być mobilizowanymi poborowymi. Amerykanie stwierdzili, że ten rdzeń armii, który ma w razie czego powstrzymywać Sowietów, to musi być armia zawodowa. W związku z powyższym trzeba życie tych żołnierzy możliwie najlepiej chronić. Że żołnierz to jest, życie żołnierza jest najważniejsze na polu walki i oni nie mogą sobie pozwolić znowu na takie straty, jak mieli w Wietnamie. Muszą po prostu tych żołnierzy możliwie najlepiej zabezpieczyć. I takie były dwa priorytety, które przyświecały konstruktorom Abramsa. Budżet to po pierwsze, chyba najważniejsze, a po drugie kwestia chronienia żołnierzy, chronienia życia żołnierzy. W związku z powyższym dwóch finalistów programu Abrams, czyli General Motors i Chrysler, projektując ten czołg, zaprojektowało go celowo zubożając Abramsa. Amerykanie zdali sobie sprawę, że jeżeli chcą się zmieścić w tym limicie budżetu, który finalnie został podniesiony tam do niecałych $800,000 za czołg, inflacja i tak dalej, spadek wartości dolara, stwierdzili, że w związku z tym z Abramsa będą musieli usunąć wiele rzeczy, które miały w tym czołgu być, a które byłyby za drogie dla Kongresu. Więc z Abramsa wypadła armata 120 mm, zresztą na licencji niemieckiej. Amerykanie stwierdzili, że zostaną przy 105 znanej z wcześniejszej generacji czołgu. Dlaczego? No bo mieli do niej miliony sztuk amunicji na zapasie. Amerykanie stwierdzili, że pojazd nie będzie miał systemu filtrowentylacji ABC, taki jak mają na przykład Leopardy 2 czy Leopardy 1, tylko będzie prosty układ wentylacyjny i utrzymywanie nadciśnienia w pojeździe. Amerykanie stwierdzili, że dowódca nie będzie miał swojego przyrządu peryskopowego dowódcy, tylko będzie miał podgląd celownika działonowego i bardzo prosty celownik swój, no ponieważ stwierdzili, że to jest drogie i oni muszą trzymać się rys budżetowych. Było jeszcze wiele, wiele innych tego typu optymalizacji kosztowych, między innymi silnik turbowałowy w Abramsie, który może i pali dużo paliwa, ale był świetnie znany przemysłowi lotniczemu amerykańskiemu, który jest potężny. W ramach standaryzacji paliwa oceniono, że stosowanie paliwa tego samego, co w śmigłowcach, których przez setki są w amerykańskich dywizjach, będzie istotną korzyścią z punktu widzenia logistyki i finansów. Więc Amerykanie stwierdzili, że zubożą sobie Abramsa, ale jednocześnie to, przy czym nie będzie kompromisów, no to ochrona i życie załogi. No i tak to zrobili. Powstał czołg, który miał poza pierwotnie 6 sztukami amunicji, które były obok ładowniczego, z czego szybko Amerykanie zrezygnowali. Całość amunicji w Abramsie jest odizolowana, potężny pancerz i czołg zaprojektowany tak, żeby jak najlepiej chronić swoją załogę. I takie były początki powstania amerykańskiego Abramsa i takie też koncepcje przyświecały jego twórcom. Abrams miał powstać w ramach tak zwanych bloków, czyli Amerykanie stwierdzili, że najpierw wdrożą tego zubożonego Abramsa w wersji M1, no ale potem od razu zaczną pracować nad pojazdem, który będzie miał trochę lepszy pancerz, późniejszy M1 IP. Potem powstanie czołg, który będzie miał armatę kalibru 120 mm. Nad takim czołgiem Amerykanie rozpoczęli pracę już pod koniec lat 70. To jest M1 A1E z armatą 120 mm, czyli później Abrams M1A1. No i potem Amerykanie stwierdzili, że jeszcze wdrożą w tym czołgu oczywiście bardzo zaawansowany system kierowania ogniem, co z przyczyn różnych powstało dopiero po zakończeniu zimnej wojny w czołgu M1A2 Abrams. Ale to były takie bardzo wyraźne bloki, z których wprowadzony czołg M1A1 w drugiej połowie lat 80. był już czołgiem bardzo, bardzo
innym niż pierwsze Abramsy. On miał grubszą wieżę, zmieniony kadłub, inna armata i to już był czołg dużo lepszy niż te pierwsze wersje Abramsa, bo, ponieważ nad pierwszymi wersjami Abramsa bardzo mocno ciążyły kwestie budżetowe, kwestie związane z trzymaniem się po prostu pewnych wytycznych kongresu. W 1981 roku Abrams wszedł do uzbrojenia w siłach, Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i na dzień dobry zamówiono 7 tysięcy pojazdów, z czego do 1985 roku wyprodukowano 2300 czołgów, tych pierwszych serii zubożonych. Czy początki wdrożenia Abramsa były sukcesem? Nie, to był koszmar. Amerykanów trapiło 400 pożarów, okazało się, że był problem ze stworzeniem odpowiednich instrukcji, z nauczeniem żołnierzy obsługi Abramsa. Okazało się, że te pierwsze 200 pojazdów było bardzo, bardzo, bardzo niedopracowanych, ponieważ Amerykanie poszli finalnie przy rozwoju tej konstrukcji na różne skróty i niestety bardzo wiele rzeczy było robionych w jednostkach, nie tak jak sobie to wymyślili projektanci tego czołgu. Zanim Amerykanie ogarnęli kwestie obsługi i procedur, no to minęło prawie pół dekady tych czołgów w służbie, podczas których mieli kilkaset pożarów, a kilkadziesiąt maszyn kompletnie im się totalnie spaliło. No ale Amerykanie bardzo szybko to dopracowali i od 1985 roku Abrams zaczął być innym czołgiem. Takim docelowym, tym właściwym Abramsem był M1A1, który w sierpniu 1985 roku wszedł do służby. Wyprodukowano 3200 sztuk tych czołgów i to był już ten Abrams, mówiąc troszeczkę przewrotnie, taki jaki chcieliby widzieć amerykańscy czołgiści w 1981 roku, a na który nie pozwolił budżet i kongres. Czyli czołg, który miał armatę 120 mm, miał polepszony system kierowania ogniem, miał zmieniony i bardzo, bardzo odporny pancerz, miał system filtrowentylacji, miał wiele innych zmian, których nie było we wcześniejszych czołgach i przede wszystkim był już pojazdem dopracowanym. Był pojazdem, który przestała trapić plaga pożarów, był pojazdem, do którego powstały odpowiednie instrukcje, system szkolenia. Był to taki Abrams, powiedzmy, docelowy. I szczerze mówiąc, Abrams stał się najważniejszym czołgiem na zachodzie zimnej wojny, ponieważ Leopardów, owszem, powstało całkiem sporo, ponad 2,5 tysiąca dla samego RFN-u. Mówimy jeszcze o pojazdach dla armii holenderskiej. Natomiast to ponad 8 tysięcy Abramsów było kośćcem wojsk pancernych NATO i to na Abramsach tak naprawdę w razie czego miała spoczywać obrona Europy z punktu widzenia tych wojsk pancernych zmechanizowanych. Przewrotnie, na skutek tego, o czym wam wspominałem, w finalnym swoim kształcie, taki jak miał być od początku, Abrams wszedł do służby dopiero w 1985 roku. Czyli w zasadzie na 6 lat przed końcem zimnej wojny, a 5 lat po oficjalnym wdrożeniu do służby w 1981 roku. Ale znowu, dlaczego wam o tym opowiadam? Ponieważ to pokazuje, jak bardzo różne lokalne uwarunkowania, czy to budżetowe, czy to istniejąca baza technologiczna, czy zmiany w siłach zbrojnych, wpływają na to, jak dany sprzęt pancerny wygląda. Niemcy zaprojektowali czołg, który w zasadzie od początku był już sprawnym systemem, no ale oni do Leoparda 2 dochodzili 20 lat. Leopard 2, czyli czołg, który od początku miał system szkolenia, miał pojazdy zabezpieczenia technicznego, miał trenażery, miał amunicję, ale był czołgiem, który miał mieć tylko dowódcę zawodowego, natomiast reszta załogi miała być z poboru, więc był to czołg, który był bardzo prosty, jest bardzo prosty, znaczy relatywnie prosty w obsłudze, a przynajmniej dużo prostszy niż czołgi rodziny T-72 na przykład, czy T-64. I to jest podejście niemieckie, tak? Czyli oni od razu stworzyli pewien działający system, który owszem, potem ten czołg doczekał się daleko idących modyfikacji, ale od początku Leopard był taką pewną skończoną całością. Jedyne takie dwie duże rzeczy, które do tego czołgu doszły w trakcie zimnej wojny, no to jest kamera termowizyjna, zresztą amerykańska WBGX w celowniku celowniczego, no bo dowódca miał podgląd, no i zmiany dotyczące radiostacji. To są jedyne takie naprawdę duże, głębokie zmiany, które dotknęły Leopardy 2, pomijając jeszcze wymianę opancerzenia w 1988 roku, przez okres zimnej wojny. Natomiast Amerykanie, no oni musieli podejść do tego inaczej, żeby trzymać się tych mitycznych niecałych 800 tysięcy dolarów za czołg, czyli specjalnie zaprojektowali i wyprodukowali czołg, który w 1981 roku miał słabszą armatę, nie miał dobrego układu ochrony przed bronią masowego rażenia i który miał wiele, wiele różnych ale, w tym niestety miał bardzo niedopracowany system, jeżeli chodzi o szkolenie i obsługę tego pojazdu, ale Amerykanie zrobili to celowo, ponieważ wiedzieli, że oni będą co kilka lat wdrażać tak zwane kolejne bloki, czyli kolejne, może nie generacje, no, oba generacje to jest dobre określenie Abramsa, które będą miały pousuwane te wszystkie celowe zubożenia, które od początku musieli w tym wozie zaimplementować. I takie czołgi powstały. Najpierw M1IP, o którym wspominałem, a potem M1A1, który w 1985 roku stał się tym Abramsem takim, jakim on miał być od samego początku, już bez tych zubożeń, które były narzucone początkowo przez kongres. I to jest podejście Amerykanów, ale tam, gdzie Amerykanie oczywiście nie oszczędzali, to życie załóg, ponieważ Amerykanie stwierdzili, że zawodowe załogi muszą za wszelką cenę
dobrze chronić. To życie żołnierzy jest wartością nadrzędną i wartością najważniejszą i tak został zaprojektowany Abrams. Nie licząc się z innymi kosztami, które dotykały tego pojazdu. To, jak historia wpływa na rozwój pewnych konstrukcji, które użytkowane są do dzisiaj, jest czymś ciekawym, może i niszowym, ale moim zdaniem fascynującym, ponieważ pokazującym, na ile pewne różne niuanse historyczne już w sumie wpływają na to, jak obecnie dane konstrukcje wyglądają na polu walki, jak obecnie sprawdzają się w siłach zbrojnych. A w sumie taką ciekawostką, zapewne znaną widzom kanału, jest to, że przecież Wojsko Polskie obsługuje i Abramsy, i Leopardy 2, i nasi czołgiści mają chyba najlepsze na świecie porównanie, jeżeli chodzi o obsługę obu tych typów pojazdów, których geneza wynika wprost z mroku zimnej wojny, o czym właśnie był ten odcinek Militarnego Zera. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.